Więc tak, wielu tutaj z was, wielu, właściwie to niewielu, może nie znacie mojego świadectwa nawrócenia, co właściwie spowodowało to, że ja jestem w takim miejscu, a nie innym. Wiadomo, że spowodował to Bóg, no ale w jaki sposób to się stało? No w moim przypadku stało się to w drastyczny sposób. Stało się to w więzieniu. Ja byłem standardowym, takim może nawet bardziej niż standardowym przestępcą. Ja byłem człowiekiem, tak jak tutaj podczas modlitwy mówiłem do was, że tak jak oddawaliśmy swoje ciało na służbę grzechowi, tak teraz na służbę ku sprawiedliwości, ku głoszeniu i ku zaludnianiu nieba tak naprawdę, to ja byłem bardzo rozwinięty i bardzo szeroko i bardzo z taką wielką siłą wszedłem w grzech, prawda? Tylko że ja tak naprawdę z tym grzechem to nigdy się nie czułem rewelacyjnie, ponieważ ja zgrywałem takiego kozaka zawsze, wiecie, no taką małolat w tych klimatach hip-hopowych, rapowych, wychowany, no to tam wszystko skierowane jest, wiecie, na takie bujanie się, na takie kozactwo. Ale ja tak naprawdę dużo kozaczyłem, a tak naprawdę nie byłem taki odważny, dlatego też to kozaczenie mnie przytłaczało, nie? Bo, ja w ogóle ogólnie to mój proceder, moje takie życie w grzechu rozwinęło się dopiero wtedy, kiedy ja ze szkoły podstawowej wkroczyłem do średniej szkoły. Dlaczego? No ja byłem bardzo kontrolowany przez moich rodziców. Moja mama ze względu na swoje lęki, które w młodości jej towarzyszyły, ona bardzo mnie w domu kontrolowała, ona nawet, ja przez to też dużo wstydu się jako taki dzieciak, wiecie, można tak w cudzysłowie powiedzieć, najadłem, ponieważ moja mama zawsze jeździła ze mną na wycieczki, zawoziła mnie zawsze do szkoły, to wszystko było takie pod kontrolą, a ja szukałem, chciałem jakby tej swobody, wiecie, no ja byłem jeszcze w siódmej, w ósmej klasie, to ja zbytnio do kolegów nie mogłem chodzić, prawda, bo mama się bała, to było po prostu spowodowane jej lękami o demonicznym podłożu. Ona się po prostu bała mnie puszczać do kolegów, bała się, abym gdzieś wychodził. I kiedy ja poszedłem już do szkoły średniej, to zaczęło mi się po prostu przewracać w głowie. Jak można powiedzieć większość, znaczna większość, zwłaszcza w dzisiejszych czasach nastolatków, no to ja zapragnąłem tej źle pojętej wolności. No i po prostu jak burza poszedłem już w szkole średniej, wyrwałem, już jeździłem wtedy do miasta, do szkoły. Już wtedy miałem jakby taką większą swobodę. No i wtedy, no co, no ja zacząłem tam nagrywać muzykę w tej szkole średniej, zacząłem te rapy robić, już wtedy miałem 18 lat, to już mi biło trochę do głowy, że już mi zaraz będzie wszystko wolno, że będę mógł tej wolności doświadczyć i tak dalej. Nie znałem Boga oczywiście, ponieważ wychowałem się w tym kraju, w którym każdy z was, w religii katolickiej, która po prostu jest instytucją, w którą człowiek jest jakby w pewnym sensie skazany od małego, pieczętowany tą instytucją, która pokazuje instrukcję obsługi Boga, dlatego ja nigdy tego Boga nie poznałem ani nie doświadczyłem. No i żyłem po prostu bezbożnie. Poszedłem do szkoły średniej, tam zobaczyłem już, że są narkotyki, zobaczyłem, że jest trawa, zacząłem się imać trawy, później poprzez tą trawę pojawiły się już grubsze narkotyki, takie jak amfetamina, już biorąc takie grubsze narkotyki, to już się człowiek od nich staje typowo uzależniony. Wiadomo, jak amfetamina działa, człowiek chodzi pobudzony, nakręcony przez 3 dni, a później przez 3 dni wygląda jak śmierć, prawda? No i te narkotyki bardzo szybko sprowadziły mnie na manowce. Ja byłem z reguły zawsze jakby... Mnie się nigdy nie chciało uczyć, ale ja się dobrze uczyłem. Ja w tej szkole średniej mogłem być w jakiej chciałem, dlatego poszedłem do jednej z lepszych szkół. Wydawałoby się, że ja w tej szkole będę dalej się rozwijał, ale mnie nigdy ta szkoła nie interesowała. Mnie interesowało życie. Do dzisiaj mnie w pewnym sensie nie interesuje edukacja pod kątem niepraktycznym. Ja lubię praktyczne rzeczy, lubię coś, co się w życiu sprzedaje. I wiecie, no bo to jest ważne, prawda, żeby w życiu operować
tą teorią, która faktycznie ma zastosowanie. I ja, kiedy znalazłem się w tej szkole średniej, pojawiły się, tak jak mówię, te narkotyki, kiedy pojawiła się amfetamina, pojawiła się też potrzeba, już w momencie, kiedy był ten silny nauk taki, że ja musiałem to dalej robić, zwłaszcza, że byłem młody, no to bardzo łatwo zostałem zainfekowany tym nałogiem w bardzo silny sposób, to wtedy ja już musiałem zdobywać te pieniądze, gdyż niełatwo było sobie, wiadomo, kupować narkotyki, o tak, no bo do tego, żeby potrzebne były pieniądze, ja już wychodziłem na ulicę i okradałem ludzi. W Nowym Sączu, tam gdzie mieszkałem, to takie jest miasto 80-tysięczne, wychodziłem i okradałem ludzi. Kradłem jedne, podchodziłem, zabierałem ludziom telefony, oni mi oddawali telefony, sprzedawałem i brałem narkotyki. I tak mnie policja raz łapała, drugi, trzeci, czwarty raz, aż w końcu tych razy się bardzo dużo nazbierało. Ponieważ ja tam nikogo nie biłem, to dostawałem wyroki mniejszej wagi. Dlatego też tych wyroków się bardzo dużo nazbierało. Ja już później w Sączu, Sącza mi było mało, to jeździłem do Krakowa i tam dalej ten mój proceder przestępczy trwał. No i w Krakowie mnie złapano, osadzono mnie w zakładzie karnym w Krakowie, w areszcie śledczym. No i w taki oto sposób dozbierałem się 14 wyroków. Z tych 14 wyroków dostałem karę 3,5 roku więzienia, z czego odsiedziałem połowę, wyszedłem, moje życie dalej się toczyło w sposób taki bezbożny oczywiście. I dalej poznałem dziewczynę. Był taki czas 8 miesięcy, kiedy ja funkcjonowałem normalnie po wyjściu z tego zakładu, ale później dalej te narkotyki, później poznałem też ludzi. Później miałem jeszcze jedną dziewczynę, z nią miałem dziecko, z nią byłem 5 lat, urodziło się to dziecko, a że życie było nadal życiem związanym z narkotykami, to tutaj na pewno są tacy, którzy wiedzą, jak wygląda gehenna z facetem, który bierze narkotyki. No i też z kobietą, która je bierze, prawda, te słabsze, ale to jakby większego znaczenia nie ma. To jest po prostu rama patologiczna, prawda. I ja poznałem wtedy ludzi, którzy zajmowali się robieniem interesów we wszystkich krańcach świata, głównie handel narkotykami. Ja tam dostałem taką możliwość, żeby pojechać do Wenezueli. Pojechałem do tej Wenezueli, żeby tam przemycić jakieś tam dzieła sztuki. Akurat nie narkotyki, pojechałem. To była taka moja desperacja, ja się bałem, ja nie wiedziałem, czy to będą narkotyki, co to będzie, ale w tej desperacji i w tym stanie swoim ponarkotykowym pojechałem do tej Kolumbii i w tym kraju, pojechałem do Wenezueli, przetransportowano mnie do Kolumbii, żebym tam przez pół roku sobie mieszkał, żeby to wyglądało nie tak, że od razu przyjeżdżam, coś biorę i jadę, żeby to nie wyglądało podejrzanie. W tej Kolumbii pomieszkałem pół roku. No i z tej Kolumbii została, no i przyszedł czas, kiedy te interesy miały się sfinalizować, one się jakby sfinalizowały, no i wtedy ja wróciłem do Polski, no i czekaliśmy, aż te rzeczy przyjdą stamtąd, z tej Wenezueli, aż one dotrą tutaj do Polski. Jednak ten interes się nie udał, bo tam ta gwardia w tej Wenezueli, oni po prostu wyczaili po mnie, że coś jest nie tak, ja byłem zdenerwowany i tak dalej, i tak dalej. Tam też w Kolumbii brałem oczywiście narkotyki, to po tych narkotykach już chodziłem całkowicie wykręcony i oni się zorientowali, przez co ten interes też nie wypalił. Ja popadłem jeszcze w większą frustrację i znowu zacząłem kraść na ulicy, znowu zacząłem to robić. Oczywiście były przy tym wszystkim tak dalej narkotyki, dalej dopalacze i tak dalej, i tak dalej. I znowu znalazłem się w zakładzie karnym. W 2014 roku zamknięto mnie w Dębicy po raz drugi. No ale, ale już wcześniej, jakby ja będąc w tej porażce takiej życiowej, gdzieś szukałem tego Boga, szukałem tej prawdy, spotkałem takiego człowieka, który mi mówił dużo o religii. On akurat miał taki swój kierunek, że najeżdżał na tą religię, ale ja, widząc też kłamstwo w tej religii, zacząłem rozumieć, że to nie ten Bóg i zacząłem jakby poprzez to, że widzę tutaj kłamstwo, no to zacząłem analizować tą drugą stronę, prawda? Jeśli już wiem, że tu jest kłamstwo, no to kim jest ten Bóg i jak się do Niego zbliżyć i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, zacząłem czytać Słowo po prostu, to tak po prostu zacząłem czytać sam Słowo, zacząłem płakać, bo brałem te narkotyki i po prostu wiedziałem, że się pogrążam, raniłem wszystkich naokoło, moją mamę i tak dalej. Zacząłem się w tym całym bagnie pogrążać,
nadal, a nie wiedziałem, że jestem już ścigany przez policję nadal za te przestępstwa, których się znowu w zawieszeniu dorobiłem. Nie wiedziałem nic, nie? Pewnego dnia pamiętam, jak takie są wychodki koło domu, gdzie jest stajnia, jest wychodek. Poszedłem tam do tego wychowka, paliłem papierosa i pamiętam, jak mówiłem, Boże, w ogóle zrób coś, pomóż mi w ogóle. Ja nie pamiętam dokładnie, co ja powiedziałem, ale zwróciłem się osobiście do Boga, żeby mnie ratował po prostu. W tym wychodku, pamiętam to jak dzisiaj. I wtedy, no i tyle, prawda? Poszedłem spać i tak dalej. Chyba następnego dnia, albo za kilka dni, w każdym razie niebawem, szedłem taką ulicą, szedłem na zamianę grzywny, na jakieś tam roboty. I wtedy podbiegła do mnie policja, zawinęli mnie, no i wylądowałem po raz kolejny w tym zakładzie karnym. No i w tym, kiedy wylądowałem w zakładzie karnym, ja zawsze przeżywałem zakład karny, nie mogłem się pozbierać. Płakałem bardzo dużo, bo jestem wrażliwy pod takim kątem i po prostu ta cała krzywda, która też mnie dotykała, ale i też wszystkich naokoło, bardzo cierpiałem, że rodziców skrzywdziłem, no to to na mnie robiło bardzo duże wrażenie. Bardzo to przeżywałem. Sam oczywiście na własne życzenie, tutaj zaznaczam, na własne życzenie sam sobie narobiłem takiego szamba. Ale wtedy już, jak już znalazłem się drugi raz w tym więzieniu, ja już tam zacząłem czytać Słowo, ja już wtedy postanowiłem, pamiętam, że ja postanowiłem, mówię, Boże, ja rezygnuję z tych grzechów. Jakby zrobiłem to z bojaźni przed Bogiem, a bardziej ze strachu, mimo że nie znałem jakby jeszcze wtedy natury Boga, ale postanowiłem, nie będę palił papierosów, rezygnuję z wszelkiej pornografii, z wszelkiego onanizmu, rezygnuję z wszystkiego tego, a jak stryknąć palcem, zrezygnowałem, poprzez akt własnej decyzji, bez Jezusa wtedy to zrobiłem, z czystej bojaźni przed Bogiem, po prostu, nie chcę iść do piekła, takie było moje myślenie. No i zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem prosić Boga, to tak prosić, wiecie, tak, no, nie wiedząc nic o Bogu, no to Boże, proszę Cię w ogóle, ja chcę jechać na zakład półotwarty, prosić Go zacząłem i okazało się, że pojechałem właśnie do tej Dębicy, to było dla mnie jak zbawienie, ha, do Dębicy, półotworek, to tam można półotworek, można do pracy i tak dalej, są takie przywileje, prawda, pojechałem do tej Dębicy, w tej Dębicy zacząłem czytać Biblię, ja tak naprawdę nie wiem, kiedy nastąpił ten moment właściwy, kiedy ja się narodziłem na nowo. Ja po prostu pokochałem Biblię, pokochałem Słowo. Ja pamiętam, jak zacząłem płakać, kiedy czytałem Słowo Boże, otworzyłem i po prostu zacząłem płakać. To Słowo mnie dotykało. To już było, wiecie, już ten zasiew Boży był we mnie, wyraźny. No i wtedy też poznałem człowieka w tym zakładzie karnym, który był narodzony na nowo. Zaczęliśmy chodzić na takie spotkania, taki pastor zielonoświątkowy, wspaniały gość. To dziś mam z nim kontakt, fajny, wspaniały człowiek, który mnie prowadził tam, prowadził mnie w nauczania i przyprowadził mnie też do Jezusa, kiedy oficjalnie jakby wyznałem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. No i wtedy już byłem narodzony na nowo, no i tak wygląda ogólnie moje świadectwo nawrócenia. Ja później oczywiście, wiecie, wyszedłem z tego więzienia, też poznałem dziewczynę, która no, była katoliczką, nie była narodzona na nowo, nie znała Jezusa, ale była bardzo religijna, prawda? No i ten nasz świat, on bardzo był taki, kiedy ja zacząłem mówić o tym prawdziwym, żywym Bogu, kiedy ja zacząłem manifestować swoje pragnienie do tego, aby głosić Chrystusa na ulicach, no to wtedy zaczął między nami się robić wielki zgrzyt, prawda? Ja już pamiętam w zakładzie karnym oglądałem jakieś, byłem gangsterem, to Artura Celińskiego, te programy, gdzieś już to wtedy widziałem, później znowu natrafiłem na jego nauczania i wtedy pamiętam, że już po prostu zacząłem to chłonąć wszystko tak na maksa, po prostu, ponieważ ja jestem człowiekiem, który... No tak naprawdę ogólnie, no, jeśli widzimy świadectwo życia czyjegoś, jeśli widzimy, że w czyimś życiu działa Bóg, no to ja jestem wtedy przekonany do tego, aby iść do miejsca, gdzie jest życie. Do mnie, dlatego wiecie, dlatego nigdy, no dlatego do wielu z nas na przykład nie przemawia religia, czy tak, jak religia katolicka, piękne i wzniosłe słowa, które w sobie nie mają naprawdę żadnego życia. Mnie przekonywało świadectwo. Ja oglądałem ewangelizację Artura na ulicy, ja oglądałem ludzi w Kościele Mocy, patrzyłem na to, co tam się dzieje i to mnie pociągało. Po prostu głębia przyciągała głębię. Mnie przyciągało życie, i ja
pewnego dnia, kiedy... No, a jednocześnie zaczął się też konflikt robić z tą dziewczyną. Ja już byłem narodzony na nowo, zaznaczam. I ja dalej tkwiłem w dziadostwie. Dalej alkohol był. Dalej się pojawiały takie dziadostwa, tylko że wtedy to już mi było z tym niezmiernie ciężko. Ja się męczyłem. Ja w ogóle bardzo cierpiałem. Potrójnie, prawda? Zadawałem sobie ból. I się w nim dalej pogrążałem, ale wiedziałem, że ja muszę już pójść muszę pójść jakąś drogą, bo ja zrozumiałem, że ja bez społeczności Kościoła, bez Bożych ludzi, to ja jestem skazany na porażkę. I to jest prawda, wiecie, bez Kościoła, niektórym ludziom się wydaje tak, ja bez Kościoła to sobie będę funkcjonował, bo mnie będzie Pan prowadził, Pan Cię będzie prowadził, ale nie wytrzymasz presji, nie wytrzymasz w ogóle presji, ponieważ jest napisane, w ogóle Kościół to jest dom, prawda? Bez społeczności Kościoła nie jesteśmy w stanie funkcjonować i iść do przodu. Musimy mieć społeczność z ludźmi wierzącymi, po prostu jakby, no, życie we wspólnocie, życie w społeczeństwie ludzi, społeczności ludzi wierzących, to jest w ogóle jakby jeden z fundamentów życia w Chrystusie, prawda? Czyli w Jego ciele. I tak, no ja pewnego dnia, kiedy to już ta cała sytuacja była bardzo napięta z tą dziewczyną, myśmy mieli brać już ślub katolicki oczywiście, katolicki ślub. I ja pamiętam moment kulminacyjny, to był jak ja byłem u księdza. Byłem u księdza na tych rozmowach przedślubnych, nie? I tam po prostu, tam już był taki moment, kiedy ja w ogóle zacząłem do tego księdza mówić, prawda? Że ja wierzę w Jezusa, mówię, znam Jezusa, mówię mu, ale nie, on mówi do mnie tak, nie dogadamy się, mówi, jak nie wierzysz w sakramenty, to się nie dogadamy. No i tam takie trochę było takiego szumu między tym księdzem, już widziałem, że jak nas przyjmował, był wesoły, później jak żeśmy chodzili, aż mu głowa parowała, gorąco mu się tak zrobiło, jak para puszczała. No i to się po prostu tak zakończyło, że z tą dziewczyną, ja zrezygnowałem z tego ślubu. Ja tam, tylko że ja też byłem trochę zaburzony, jakby ja bezpośrednio tam waliłem z nią, uderzałem, że tam przeklinam Przenajświętszy Sakrament. To jakby no taka prawda, no ale to w nią tak uderzało, bo była bardzo religijna, że... I ja pewnego dnia powiedziałem, ja pewnego dnia się obudziłem i mówię tak, to koniec z nami, jeśli się nie nawrócisz, jeśli nie oddasz życia Jezusowi, to mówię koniec, mówię, ja jadę do Warszawy, ja potrzebuję tam jechać, coś wziąć dla siebie. Aż tak bardzo pragnąłem, wiecie, ja jestem przykładem człowieka, który pragnął. I teraz... No ale to rozstanie to było takie, byśmy z powrotem ze sobą byli, później znowu nie byli i tak dalej, i tak dalej. To wiadomo było skazane na porażkę, to się powinno zakończyć automatycznie. No ale ja wyjechałem wtedy, ale ja mimo wszystko powiedziałem, jadę do Warszawy. Pojechałem do Warszawy i w Warszawie już nastąpił całkowity rozpad tego związku. Oczywiście bardzo dobrze. Znalazłem się w Warszawie i dopiero w Warszawie, w Kościele Mocy. Oczywiście tam mnie Bóg prowadził, ja niejednokrotnie wołałem do Boga, mówię, już nie chcę tego i tak dalej. W końcu przyszło tak silne przekonanie, żeby jechać do Kościoła, że ja to po prostu zrealizowałem. Ja to po prostu musiałem zrealizować, żeby uskuteczniać swoje powołanie. Przyjechałem do Kościoła Mocy, jestem w Kościele Mocy. No, za niedługo będzie 2 lata. I przez ten czas naprawdę bardzo szybko wszedłem w swoje buty, rozpoznałem tą parę butów. Zrozumiałem, że ja jestem powołany do tego, aby głosić Ewangelię i dziś to robię. I przez ten czas się bardzo rozwinąłem dzięki temu, co otrzymałem w Kościele, dzięki zdrowej nauce, ale też dzięki temu, że jestem człowiekiem, któremu towarzyszy posłuszeństwo. Bo posłuszeństwo w ogóle... Ja byłem posłuszny nauczaniu po pierwsze, a po drugie korektą moich pastorów. Dlatego też ja się rozwinąłem. Ja dlatego dzisiaj takie chciałem wam przekazać świeże moje poselstwo odnośnie modlitwy, odnośnie życia modlitewnego, jakże to jest ważne. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj, w dzisiejszych czasach grzech się szerzy. To jest wiadome, że grzech się szerzy. Czasy końca są jakby aktywne cały czas, ale jakby eskalacja zła nabiera rozpędu i to jest bardzo widoczne. Diabeł oczywiście działa i teraz diabeł opresjonuje? Jakby nie nadaje mu rangi, bo ja mu w ogóle żadnej rangi nie ma.
ale on próbuje opresjonować ludzi. Jedną z tych rzeczy jest modlitwa. Jedną z tych rzeczy jest modlitwa. I teraz ja wam chcę powiedzieć w krótkim takim poselstwie, jak bardzo ważna jest modlitwa i jak bardzo ważne jest trwanie w modlitwie cały czas. Co to znaczy, to nie chodzi mi o to, że w ogóle cały czas teraz chodzę i się modlę, prawda? Bo tu wiadomo, że nie chodzi o jakiś schemat religijny. Bo tak naprawdę można powiedzieć, można w pewnym sensie przez wiarę uznać, że cały czas człowiek, jak żyjesz w Bogu, to jakby cały czas żyjesz w życiu modlitewnym. Ja taką rangę temu nadaję. Cały czas żyję w Bogu, jakby On wszędzie jest w moim życiu. Jestem w pracy, no to ja w ogóle mam Boże myśli. Myślę po prostu o tym, co przynosi życie, gdzie bym nie był. Wiecie, ja kiedy rozmawiam z ludźmi, wy też rozmawiacie z ludźmi, ludzie nie znający Boga, no wiadomo, o czym oni gadają. Oni gadają o rzeczach, które ten świat zna i rozumie. My je też znamy, ale my już w tym nie istniejemy. Dlatego też chcąc czy nie chcąc, rozmawiając z ludźmi, zawsze jest ta przestrzeń, żeby im mówić o sobie. Wiecie, ja kiedyś takiego nerwa złapałem, ale to był nerw z nieba, tak wam powiem. Co? Tak, ludzie ze świata, oni nie mają żadnego problemu w ogóle, żadnego problemu, ja jestem u siebie w pracy, aby mówić o tym, jak oni melanżują, jak oni tam się bawią, jak spędzili weekend, jak w ogóle... Nie będę tego opowiadał, bo to jest szereg rzeczy różnego rodzaju zdeprawowanych zachowań i tak dalej, ale dla ludzi tak jak kiedyś dla mnie to też było normalne. Złapałem takiego nerwa, skoro oni nie mają problemu żadnego, żadnych hamulców, mówią sobie jak chcą, to i ja nie będę miał problemu teraz mówić o tym, co ja przeżywam, bo wielki jest mój Bóg, który włożył we mnie Ducha Świętego i wielki jestem ja, który żyję w Chrystusie i który podążam drogą sprawiedliwości. Ja podążam drogą sprawiedliwości i ja będę mówił to, czego ja doświadczam. Dlatego ja postanowiłem, że w mojej pracy, czy gdzie się nie pojawi, jeśli będzie ku temu, załóżmy, płaszczyzna, aby o tym mówić, bo to też nie chodzi o to, żeby się teraz spinać, że ja wszędzie muszę mówić, to też nie chodzi o to, to musisz tego pragnąć. Ale ja się wkurzyłem, ja postanowiłem, że tak jak w świecie oni poszerzają się w swoim grzechu, publicznie, werbalnie i na każdy różny sposób, tak i ja będę o tym mówił, dlatego też głoszę na ulicach. Ale tak jak mówiłem, no, wielce opresjonowaną rzeczą przez diabła jest modlitwa. On włazi w modlitwę, ja to wiem po sobie. Na pewno wy też również znacie takie po prostu momenty, kiedy zaczynacie się modlić i w ogóle myślicie o wszystkim innym, tylko nie o modlitwie. Zdarzają się takie momenty, co prawda nie wszyscy tak mają. Ja tak miałem i chcę się podzielić dzisiaj dlatego, że jeśli ktoś tak z was ma, to ważne jest o tym, żeby, bo ludzie się zniechęcają, wielu ludzi się zniechęca i jakby porzuca ten czas. Ja wam coś przeczytam. Najlepiej to obrazuje tutaj to miejsce w słowie. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane i rzekł do uczniów swoich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął ze sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć i rzekł do nich, smętna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest pochopny, ale ciało mdłe. Przyjaciele, tu jest pokazane, co się działo w momencie. Jezus pierwszy raz w swoim całym życiu powiedział, niepokoił się i trwożył. Jezus się nigdy gdzie indziej nie niepokoił i nie trwożył. Nie było takiego miejsca. On się w tym momencie niepokoił i trwożył. Uczniowie, oni to widzieli, prawda? Oni byli pierwszy raz w momencie, kiedy widzą mistrza, który się niepokoi i trwoży. I co oni... I on mówi, módlcie się teraz w ogóle ze... Czuwajcie, w ogóle on się poszedł modlić. On przychodzi, a oni śpią. Oni śpią w tym momencie. Co to w ogóle było, że oni śpią? To jest demoniczna siła.
Diabeł wtedy, ja wiem, że wtedy diabeł harcował na maksa. Kiedy Jezus miał umrzeć, diabeł wtedy harcował na maksa. Oni po prostu oklapnęli i spali. I tak samo dzisiaj diabeł przychodzi do chrześcijan, do ludu modlącego się i próbuje to we wszelki sposób modlitwę, czyli relację z Ojcem, bo on nie ma tej relacji i on próbuje tą relację człowiekowi na jakikolwiek sposób zaburzyć. I popatrzcie się, co Jezus mówi. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Kiedy człowiek robi sobie z modlitwy coś takiego, nie wiem, coś takiego jak, nie wiem, wyjście do toalety, chociaż czasem wyjście do toalety jest dla kogoś ważniejsze niż modlitwa, to jest demoniczne. To diabeł przychodzi i odbiera człowiekowi przestrzeń bycia z Bogiem. Ja pamiętam na początku mojej takiej prawdziwej drogi, jak już tutaj się znalazłem w Warszawie, zaraz na początku, ja pamiętam, jak chodziłem i modliłem się. Miałem taki lasek, mieszkałem wtedy w Rembertowie, wtedy chodziłem do tego lasku i się modliłem. I pamiętam, że był taki jeden dzień, kiedy w ogóle ja tam szedłem, ale zrezygnowałem z tej modlitwy i poszedłem sobie do Biedronki śliwki kupić. Jak dziś to pamiętam. I w ogóle zaraz usłyszałem głos i uświadomiłem sobie, co ja w ogóle zrobiłem i co było dla mnie ważniejsze. I pamiętam to do dzisiaj. I ja wtedy zrozumiałem w ogóle, o co tutaj chodzi. Zrozumiałem, że w ogóle jak ja traktuję mojego Ojca, jak ja traktuję modlitwę. Tak naprawdę Bóg to nie jest tak, że Bóg wtedy się na ciebie tam gniewa, czy jakoś patrzy. Tu chodzi o to, jak ty naprawdę... Bo ludzie niektórzy mówią, ja się modlę, ale to nic, w moim życiu się nic nie dzieje. No bo to tak naprawdę się nie modlisz, bo czym dla ciebie jest modlitwa? Czym jest modlitwa? Niejednokrotnie jak się modlimy, odsuwamy demoniczne siły. Wiecie, oddalamy te demoniczne działania, bo jest jakaś czapa. Czasem jest tak, że jakaś czapa po prostu jest, prawda? Bo ludzie nie są skupieni na Bogu. Ludzie nie są skupieni na modlitwie. I ja też to miałem. Dlatego dzisiaj, tak jak widzicie, jest tutaj napisane, módlcie się, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, abyście nie padli w czasie próby. Jeżeli będziesz trwał w modlitwie, to ja ci to gwarantuję ci to, że będziesz skupiony w czasie modlitwy na Chrystusie, ustanów sobie, niech to będzie 5 minut, ale bądź skupiony na Chrystusie, bądź skupiony na tym, że ty stoisz przed tronem i mówisz do Ojca, to ja ci gwarantuję, że nie popadniesz w czasie próby. Dlaczego? Bo modlitwa będzie cię budować. Ty nawet, królestwo, jest napisane, Królestwo Boże przychodzi niedostrzeganie i na tym się ludzie wywalają, bo ludzie by chcieli widzieć i oglądać. Ludzie by chcieli widzieć, a Królestwo Boże przychodzi niedostrzeganie. Ja się kiedyś pomodliłem o to, aby być jeszcze bardziej wrażliwym na przychodzące Królestwo. I wiecie, ja poprzez moje życie modlitewne bardzo wyraźnie widzę zmiany. One są bardzo małe, pewne zmiany u mnie, ale ja je widzę. I ja oddaję Bogu chwałę, ja mówię, dziękuję Ci Ojcze, że zmieniasz to we mnie. To są niejednokrotnie takie przełomy, niewielkie, ale ja je widzę, wiem, że one są i wiem, że one są dlatego, że ja dbam o życie modlitewne. Ja wiem, o co się modlę, wiem, czego potrzebuję, oddaję chwałę Bogu, jestem Mu wdzięczny za to, co On dla mnie robi. Przede wszystkim ja postanowiłem w ogóle w swoim życiu, że ja będę wdzięczny. Że ja będę wdzięczny Bogu za to, co dla mnie robi, za to, co już mi uczynił, za to, co czyni dalej, przede wszystkim za krzyż Golgoty, że ja do nieba idę. I z tego pułapu ja wam dzisiaj mówię, że no, ja bym dziś mógł już iść do nieba. Mógłbym. Ale tak jak mówi Paweł, rzecz potrzebniejsza jest to, aby tutaj głosić Ewangelię. I dlatego tak ważne jest życie w modlitwie, żeby po prostu nie paść w czasie próby, bo wiecie, przychodzą różne próby na chrześcijanie, później chrześcijanie w ogóle, ja to oglądam. Dzisiaj Kościół śpi, ja tu widzę, bardzo dużo chrześcijan po prostu śpi. I tutaj nie chodzi o to, żeby jakieś robić teraz rewolucje, tylko chodzi po prostu o to, żeby być czujnym. I dlaczego małe problemy przytłaczają chrześcijan? Bo chrześcijanie śpią, bo się nie modlą. Przychodzi malutki moment próby i wtedy jest wielki ścisk. W ogóle, dlaczego niejednokrotnie ogląda się coś takiego, że ludzie w świecie sobie radzą bardziej, a chrześcijanie w ogóle padają na małych rzeczach. I to często ci, którzy się narodzili na nowo, oni mają gorzej w życiu niż ci, którzy w ogóle nie znają Boga. Dlaczego? No bo
Jesteśmy w duchowej rzeczywistości. Jesteśmy ludźmi narodzonymi z Bożego Ducha. I teraz w ogóle ten świat duchowy, on ma znaczenie. Diabeł działa nadal mimo wszystko. Diabeł działa wśród ludzi, którzy szerzą królestwo, którzy pragną relacji z Bogiem i mają... Diabeł te próbuje łapy swoje wtykać. Tylko, że ja wam powiem tak. Kiedy będziecie wytrwali w modlitwie, to jego działania w końcu nauczycie się w ogóle albo ignorować jego działania. Ja akurat należę do tych, którzy bardzo lubią ignorować diabła działania. Ignorować w ogóle jakby... ja nie mówię, żeby tego nie gromić, niejednokrotnie też gromię, ale to tak ignoruję go, no bo to w ogóle, no bo to cóż mi może uczynić diabeł, który został co on mi może uczynić w ogóle, wiecie, co jest też bardzo opresjonowane, kiedy wychodzę na ulicę głosić, nie, to w ogóle na to jest wielka opresja, kiedy wychodzę na ulicę głosić, to w ogóle różne myśli przechodzą, nie, jakby nie biję się z tymi myślami, ja biorę głośnik, wychodzę, idę na bazar, tam gdzie jest najgorzej, bo ja tam najbardziej lubię. Tam gdzie ludzie w ogóle, wiecie, tam ludzie stoją przy stoiskach i tam ludzie muszą słuchać tego, że zbawienie jest za darmo, że w ogóle muszą słuchać świadectwa mojego życia, że byłem przestępcą, rozumiesz? Już cię chcą zabić na dzień dobry, zaraz mówisz w ogóle, że to Jezus uczynił, nie? I jest jazda, nie? W ogóle nie zwracam na diabła uwagi. Kładę stajak, kładę kolumnę i głoszę. Mam dokument potwierdzający to, że jestem kościołem. Przyjeżdża oczywiście zaraz policja, straż miejska. Dzień dobry. Dzień dobry, a władza jest nam przychylna. Witam i tak dalej. I jest bardzo fajnie. Robimy robotę. I wiecie, tutaj chodzi o to, że kiedy głosicie, jakby nie... Diabeł też próbuje nabierać ludzi, no bo ludzie, jak głoszą Ewangelię, to wiadomo, my do tego zmierzamy, aby ludzie się nawracali, bo to tutaj o to chodzi, aby ludzie byli uzdrawiani, aby się nawracali. Ale niektórzy ludzie się wywalają na tym, że kiedy głoszą Ewangelię, to się nic nie dzieje, a wręcz przeciwnie, wszyscy chcą ich zabić i to ich oddala od głoszenia Ewangelii. Nie, ja wam coś powiem, że... Głosząc Ewangelię człowiekowi i mówiąc o zbawieniu, mówiąc pełną Ewangelię i prawdę, którą oni, jak niegdyśmy nie znali, kiedy my im to mówimy, to oni na podstawie tego, co my im powiemy, staną później przed obliczem Boga i będą osądzeni. I my wykonujemy tą robotę, mimo że oni się nie zgadzają z tym i oni plują na nas, jest napisane, radujcie się, kiedy was znieważają. To się wtedy radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Nie jest napisane, radujcie się, kiedy wszyscy w ogóle przychodzą do Jezusa. Też radujcie się, ale to jest oczywiste, dlatego to nie jest napisane. Napisane jest to, radujcie się, kiedy was znieważają. Wykonaliście dobrą robotę, mimo że nikt nie przyjął Jezusa. Wykonaliście dobrą robotę. Idźcie i głoście. Amen. Amen.